zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo świątecznie. Witam też oczywiście w atmosferze pięknych, cudownych i najważniejszych świąt w roku kościelnym, a mianowicie świąt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, mamy za sobą Wielki Post, mamy za sobą Wielki Tydzień, mamy za sobą Tryduum Paschalne, pamiętam jeszcze, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, te bardzo ważne dni. Przypominam Państwu, Wielki Czwartek to jest Dzień Kapłański, to jest Dzień Eucharystii, ale w naszej diecezji był to dzień, kiedy właśnie ksiądz biskup Pełcki, ksiądz biskup Jerzy Mazur w Ełku o godzinie 10 podczas mszy świętej Krzyżma ogłosił kongres eucharystyczny w naszej diecezji. Jak też wiemy, ten kongres przeżywamy pod hasłem Jestem z wami. Są to słowa Chrystusa, który odchodząc do nieba mówi, że jestem z wami. On pozostaje z nami na różne sposoby. Przede wszystkim pozostaje pod postaciami chleba i wina w Najświętszym Sakramencie. Pozostaje poprzez swoje słowo, pozostaje z nami poprzez to, że jesteśmy gromadzeni w Jego imię. Tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Jego obecność z nami jest obecnością ponadczasową, jest obecnością, która trwa i trwa i trwa, będzie trwała przez całą doczesność, a potem, jeżeli na to zasłużymy, będzie trwała przez całą naszą wieczność. Kochani, no właśnie, Wielki Czwartek to taki bardzo ważny dzień, potem Wielki Piątek przeżyliśmy, Dzień Śmierci Jezusa, wtedy mszy świętej nie było, przeżyliśmy go w atmosferze wyrzeczenia, w atmosferze adoracji krzyża, to właśnie wtedy krzyże zostały odsłonięte i wtedy usłyszeliśmy śpiew kapłana ukazujący drzewo krzyża i śpiewający właśnie ten kapłan oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, pójdźmy z pokłonem. Właśnie drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, czyli Twoje siostro, Twoje bracie, moje, czyli nasze zbawienie. No potem oczywiście Wielka Sobota, adoracja, to właśnie trzeci dzień kongresu, adoracja Najświętszego Sakramentu, oczywiście też święcenie pokarmów. Myślę, że te pokarmy już zostały poświęcone dokładnie i właśnie dzisiaj pierwsze święto wielkanocne, ostatni dzień miesiąca marca, 31 dzień tegoż miesiąca, to właśnie dzisiaj w poniedziałek, przepraszam, to właśnie dzisiaj w to pierwsze święto wielkanocne najpierw uczestniczymy we mszy świętej rezurekcyjnej, a potem przychodzimy do domu i zasiadamy przy śniadaniu wielkanocnym. Być może Państwo w tej chwili przy takim śniadaniu siedzą, być może już jedzą, być może dzielą się jajkiem, znakiem nowego życia, być może śpiewają pieśni o Chrystusie zmartwychwstanym, jak to przed chwilą ja zaśpiewałem dla Państwa i oczywiście także dla siebie, żeby wczuć się też emocjonalnie w tego rodzaju wydarzenie sprzed 2000 lat, kiedy to właśnie Chrystus zmartwychwstał i kiedy to poprzez swoje zmartwychwstanie zerwał więzy śmierci, piekła i szatana i kiedy udowodnił, że żyje. A święty Paweł właśnie o zmartwychwstaniu powiedział bardzo wyraźnie, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara, nasz nauczanie, nasz trud, to wszystko byłoby daremne. Kochani, ważny jest Wielki Piątek, ważny jest Wielki Czwartek, ważna jest Wielka Sobota, ważna obecność Chrystusa na ziemi przez 33 lata, ważne Jego nauczanie, ważne są Jego cuda, ważne to wszystko, co On do nas mówi, co dla nas czyni, co ze względu na nas czyni, ale najważniejsze jest zmartwychwstanie. Właśnie gdyby Chrystus, jeszcze raz powtarzam, podkreślam, nie zmartwychwstał, nasza wiara, nasze nauczanie, nasz trud, to byłoby daremne. Kochani, jeżeli Państwo się znajdują przy stole świątecznym, to składam najlepsze życzenia, siadam obok Państwa, pozdrawiam bardzo serdecznie i radośnie, krzyczę, wręcz wołam z radością, właśnie z radością, Alleluja, Jezus żyje, Alleluja, Jezus żyje. Powtórzmy, jeżeli
jeżeli teraz jesteśmy przy tym stole świątecznym, wielkanocnym, powtórzmy wszyscy razem i krzyknijmy właśnie też z radością, z otwartością i pełną taką wiarą. Alleluja, Jezus żyje, alleluja, Jezus żyje. On żyje dla nas, On żyje po to, żebyśmy też żyli. Kochani, składam właśnie te życzenia świąteczne, żeby On zmartwychwstały, był na co dzień naszą mocą. Nie od święta, ale na co dzień. Tej mocy nam bardzo potrzeba. Nie tej mocy fizycznej, chociaż także ona jest potrzebna, ale tej mocy duchowej, żebyśmy nie dali zwyciężyć złu, a żebyśmy to zło dobrem zwyciężali, jak to wołał też przed wiekami święty Paweł Apostoł i co powtarzał święty Jan Paweł II, bądź też błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. To właśnie jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Nie dajmy się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężajmy dobro, ale nie na własną rękę, nie sami, bo nie damy rady, bo padniemy, bo zmęczymy się, bo nie wytrzymamy, bo dostaniemy zadyszki. Czyńmy to razem z Nim, razem z Chrystusem Zmartwychwstałym. On właśnie jest po to i On z nami zwycięża. Jam zwyciężył świat, bo Jezus Chrystus Zmartwychwstały. On jest po to, żeby nasze to codzienne życie było pełne mocy, tej mocy wewnętrznej, która pozwoli na to, żebyśmy byli ludźmi zwyciężającymi zło, to właśnie zło dotyczące naszego życia. Kochani, na zakończenie naszego spotkania zechciejmy wysłuchać fragmentu Ewangelii dzisiejszego święta, dzisiejszej uroczystości, Ewangelii według świętego Jana. Oto ona. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła odsunięty kamień. Pobiegła więc, przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr oraz ów drugi uczeń, szli do grobu, biegli razem, lecz ów drugi wyprzedził Piotra, przybył pierwszy, a gdy nachylił się, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł także Szymon Piotr, idący za nim, wszedł on do wnętrza grobu, ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżące nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięte w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Kochani, on ujrzał i uwierzył. My patrzymy oczyma wiary na fakt pustego grobu, patrzymy na ten symbol grobu pańskiego, patrzymy oczyma wiary i wierzymy. Wierzymy, że on żyje dla nas, wierzymy, że on żyje po to, żebyśmy też żyli, że nie tylko tutaj na ziemi, ale żebyśmy też żyli w wieczności, by tej wieczności szczęśliwej, którą właśnie On wysłużył poprzez swoją śmierć, poprzez swoje śmiercie, poprzez swoje cierpienie i poprzez swoje zmartwychwstanie. Warto też dodać, kochani, że jutro rozpoczynamy nowy miesiąc, miesiąc kwiecień, pierwszy dzień tegoż miesiąca i drugie święto wielkanocne, tak zwany poniedziałek wielkanocny, czy lany poniedziałek. Życzę też, żeby tradycja została zachowana, ale w sposób, proszę Państwa, bardzo kulturalny, zwłaszcza młodzi, uważajcie, nie lać wody za dużo, nie lać wody brudnej, ale elegancko. Perfumy pachnące, to ewentualnie bardzo proszę. Poza tym też wiemy o tym, że jesteśmy w nowennie, która rozpoczęła się w piątek, nowennie przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego od ubiegłego piątku, czyli od piątku wielkiego aż do najbliższej niedzieli, czyli niedzieli tak zwanej białej, czyli jak to woli, Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Wtedy właśnie będziemy patrywali się w Chrystusa i będziemy wołali do Niego: Jezu, ufam Tobie. Póki co wołamy dzisiaj i przez cały tydzień: Alleluja, Jezus żyje. Dziękuję bardzo za serdecznie. Wszystkiego najlepszego i na dzisiejsze święto, jutrzejsze święto i na całą też oktawę świąteczną, które też rozpoczynamy. W związku z tym nie ma w najbliższy piątek postu. Można spożywać pokarm mięsny, jeżeli coś jeszcze zostanie ze stołu świątecznego. Zostańcie z Bogiem. Alleluja, Jezus żyje. Dziękuję bardzo.